Natalia Przybylska Osiołek Olek na Tropie Talentów. Czyta Krzysztof Przybylski. Osiołek prawnikiem. Wstał piękny letni dzień, a słońce z godziny na godzinę grzało coraz mocniej. Pani Irenka, żona pana Zbyszka, leniwie opalała się na słońcu. Nieopodal nich wygrzewał się osiołek Olek, który wciąż zastanawiał się nad swoim życiowym przeznaczeniem. Nagle podsłuchał rozmowę, w której pani Irenka chwaliła swoją pracę i wysokie zarobki. "Też chciałbym dużo zarabiać", pomyślał Olek i zaczął w ukryciu przysłuchiwać się słowom pani Irenki. Był ciekawy, jak Jaki to intratny zawód wykonuje. Okazało się, że jest ona prawnikiem. Osiołkowi zabłysnęły oczy. Już wiem, co będę robił w życiu! pomyślał. Olek w jednej chwili poczuł, że ma najlepsze predyspozycje, żeby pracować w tym zawodzie. Obserwował od dawna panią Irenkę i był przekonany, że może być jak ona. Pełen zapału położył się na ziemi i patrzył cały dzień w niebo. Zastanawiał się, co mógłby zrobić, kiedy zarobi już te duże pieniądze, o których rozmawiali ludzie. Tak przeleżał aż do wieczora i oczywiście żadnej wypłaty nie zobaczył. Czuł jednak, że to jego przeznaczenie. Jutro też jest dzień, i spróbuję ponownie! Pomyślał z nadzieją. Kolejny dzień spędził leżąc na trawce i rozmyślając nad tym, jak to jest dużo zarabiać. Czy to znaczy, że mógłby kupić sobie tyle słomy, ile tylko zapragnie? Czy to znaczy, że stać by go było na zagraniczne wakacje, a może nawet auto? Nigdy nie jeździł samochodem, ale czterokołowce bardzo mu imponowały. Należeniu i rozmyślaniu minęły osiołkowi kolejne dni, w których postanowił zostać prawnikiem. Jego działania nie przyniosły mu żadnych zarobków. Przeciwnie, zapłacił za nie bólem pleców. Zmartwiony poszedł pożalić się mamie. Mamo! zaczął pełen goryczy. Od tygodnia jestem prawnikiem i nie dostałem żadnego wynagrodzenia! A pani i Renka mówiła, że tak dobrze zarabia. Mama spojrzała na Osiołka podejrzliwie. A co twoim zdaniem robi prawnik? Zapytała. No jak to co? Oburzył się zdenerwowany Olek. Prawnik jest zielony, rośnie na ziemi, jest kudłaty i patrzy w słońce. Też tak robiłem kilka dni. Wyczesałem sierść w górę i leżałem na ziemi wtapiając się w resztę trawy. I nic. Zero wysokich zarobków. Olek, roześmiała się mama. Ty byłeś trawnikiem, nie prawnikiem. Chyba coś ci się pomieszało. I z uśmiechem na pysku pogłaskała czule swojego syna. Prawnik czy trawnik? A to nie to samo? Zdziwił się Osiołek. Dopiero mama wytłumaczyła mu, że praca prawnika jest znacznie cięższa niż życie trawnika. Żeby nim zostać, trzeba skończyć bardzo trudne studia, na których studenci uczą się przepisów prawa, a potem można zostać na przykład radcą prawnym albo adwokatem i reprezentować ludzi w sądzie. Żeby to wszystko osiągnąć, trzeba jednak bardzo dużo się uczyć. Słysząc to wszystko, osiołek skrzywił pysk i zmarszczył brwi. Najwidoczniej taka wizja przyszłości niezbyt przypadła mu do gustu. Wiesz, mamo, stwierdził po namyśle Olek, to ja nie chcę być tym prawnikiem. Wolę zarabiać dużo, będąc trawnikiem. Wzruszył kopytami i położył się na trawce.